tvpodkarpacie.pl. Mecz trzeciej kolejki Hokej Ligi pomiędzy Ciatko PBS Bank Kahasanog a Komar Krakowią dostarczył kibicom nie lada emocji. W regulaminowym czasie gry padł remis 3-3. Pięciominutowa dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Aby wyłonić zwycięzcę, potrzebna była więc seria rzutów karnych. Rozpoczęli krakowianie, a konkretnie Damian Słaboń strzela bramkę dla pasów. W odpowiedzi Samson Mahbod również zdołał ulokować krążek w bramce. Po tych dwóch trafieniach rozpoczęła się długa seria dobrych interwencji bramkarzy. W tej sytuacji John Murray wyczuł intencję Arona Chmielewskiego. Bliski pokonania Rafała Radziczewskiego był Jeff Teleminesi, jednak jego uderzenie, poparkanie, wylądowało na słupku. Serię właściwą w Krakowie kończył Józef Wojtyk. Próba strzału między parkanami golkipera Sanoka zakończyła się niepowodzeniem. Przed szansą zakończenia spotkania stanął Petr Sinek, bramkarz pasów, i tym razem broni strzał parkanem. Po trzech seriach remis 1-1, potrzeba więc było kolejnych najazdów. Zaczęło obowiązywać od czwartej serii nagła śmierć. Tym razem rozpoczęli Sanoczanie, a konkretnie strzelec pierwszego karnego dla gospodarzy Samson Mahbod. Napastnik Sanoko dodaje jednak strzał w Rafała Radziszewskiego. Po drugiej stronie najazd Damiana Słabonia w efektowny sposób zatrzymuje popularny Jasiek Murarz, który tym razem zamurował bramkę. W piątej serii byłego klubowego kolegę próbował pokonać Robert Kostecki. Bez rezultatu. Krążka do bramki nie zdołał wpakować po stronie Krakowa Sebastian Kowalówka, choć jego próba była bardzo bliska powodzeniu. Trochę bez pomysłu swój karny wykonywał Petr Haluza, więc bramkarz pasów nie miał problemów z obroną. Na szczęście Sanoczanie mają Mareja, który po raz kolejny broni strzał krakowian, tym razem Czecha Petra Dworaka. Siódma seria, do krążka podjeżdża po raz drugi Jeff Teleminesi, strzela jednak obok prawego słupka bramki Radziszewskiego. Przed kolejną szansą na zapewnienie zwycięstwa drużynie gości staje Michał Piotrowski. Na posterunku sanocki murarz. W kolejnej serii recepty na pokonanie bramkarza szukał Justin Fiedoruk. Jego rozwiązanie nie okazało się skuteczne, strzał nad poprzeczką, bramki przynieść nie mógł. Swoich sił próbował Sebastian Kowalówka, jego intencje odczytał bardzo szybko John Murray. Mecz pozostawał więc nadal nierozstrzygnięty. Trener Tomasz Demkowicz, widząc, że doświadczeni zawodnicy rażą nieskutecznością, na plac boju posłał młodzież. Strzał Rafała Ćwiku odbija jednak bramkarz pasów, a po drugiej stronie strzał Arona Chmielewskiego nie znajduje drogi do bramki Sanoczan. W dziesiątej serii do krążka podjeżdża Marcin Biały. Długo zwodzi Rafała Radziszewskiego i ostatecznie lokuje krążek w siatce. Jeżeli krakowianie chcieli myśleć o zwycięstwie, pomylić nie mógł się Józef Wojtyk. Napastnik gości pogubił się w ostatniej fazie wykonywanego karnego. I to Sanoczanie mogli zapisać sobie na konto dodatkowe 2 oczka. Komar Krakowia musiała zadowolić się 1 punktem. Podkreślić należy dobrą postawę obu bramkarzy. W sumie w 20 najazdach 17 strzałów nie znalazło drogi do bramki. tvpodkarpacie.pl